Hej, witajcie na napisach końcowych. Dzisiaj porozmawiamy sobie o drugiej części Duny. Zanim jednak do niej przejdziemy, musimy zrobić mały, małą wspominkę, ponieważ ani ja, ani Radek nie jesteśmy fanami pierwszej części Duny. I dlaczego musimy o tym pogadać? Bo dzięki temu będziemy mogli ładnie zaznaczyć kontrast z drugą częścią. Z pierwszą częścią Duny mój problem był taki, że... Miałem wrażenie bardzo duże, że Denis Villeneuve podchodzi do książki prawie że na kolanach. Miałem wrażenie, że to jest y, takie trochę y, ostrożne podejście, żeby tutaj nie, nie zdenerwować fanów, żeby nie, nikomu nie podpaść. Tak, ten film był niesamowicie ładny. To nie mam żadnych wątpliwości. Jeśli chodzi o stronę wizualną, to na pewno była wizja Wilenewa w pełni zrealizowana. On potrafi robić przepiękne filmy. Czy na mniejszą skalę był to Arrival, czy Blade Runner. Na pewno, na pewno wie, jakby cały ten pomysł razem z całą ekipą filmową, jak Arakis przedstawić nam wizualnie, wypadł pięknie. Natomiast niestety, jeśli chodzi o rozwój samej fabuły mm, czy postaci, no to miałem dosłownie wrażenie, że to jest yy, to takie właśnie bardzo czołobitne podejście. Tutaj ma być dokładnie tak jak w książce, tu musi być wszystko po kolei pokazane i tak dalej. Jednocześnie, ze względu na to, że i o tym powtarzam, do znudzenia. Medium filmowe, a medium książkowe to zupełnie różne media i nie możesz ich pokazywać jeden do jednego, i żeby pewne rzeczy przedstawić w filmie, musisz zaryzykować i zrobić pewne zmiany. Mam wrażenie, że z pierwszej części przez to wypadło sporo rzeczy z książki, a jednocześnie nie dostaliśmy jakby nic w zamian. I pamiętam przy wielu dyskusjach z fanami Diony, było tak, że kiedy mówiłem o pewnych rzeczach, dostawałem odpowiedź, bo w książce było tak i dlatego to się stało. Więc ja mówię, dobrze, ale gdzie był ten element w filmie? Gdzie było to mi zaznaczone w filmie? Gdzie był ten rozwój postaci w filmie? Gdzie to było? A więc w tym filmie tego nie było. Miałem wrażenie, że duży problem był taki, że pierwsza część książki na przykład, to jest Paul, który bardzo dużo rozmyśla. I idzie i rozmyśla o planecie i tak dalej. No a tutaj mieliśmy jego Szalameta, który nie rozmyślał. W sensie może rozmyślał, ale my nie słyszeliśmy jego myśli, no bo, no bo to inne medium I, i tak to wyglądało. Raz próbowali to tym widem pokazać, taki, że on ogląda i tam jest, że Fremeni tutaj biegają w taki sposób, żeby nie tych czerwi nie, nie robić. Ale to była taka jedna, drobna rzecz. No i na przykład, ponieważ Denis Villeneuve otwarcie mówi, że nie jest fanem dialogów, no pozbył się sceny, która była bardzo potrzebna zakładając że zachowujemy wszystko inne zgodnie a starał się zachować wszystko inne zgodnie czyli sceny całej uczty przy stole całego przyjęcia na którym de facto wszystkie spory polityczne jakby cały zarys tego tego, tego, tego intryk i konfliktów zostaje pokazany i wiele charakterów postaci wybrzmiewa Denis Villeneuve nie zdecydował się na tą scenę w ostatecznym chociaż Rzekomo była ona kręcona, ale ostatecznie nie znalazła się w filmie, więc to bez znaczenia. I wydaje mi się, że, że ponieważ nie dostaliśmy nic w zamian, jakby nie, nie mieliśmy innych elementów, które rozwijałyby te postacie, ostatecznie pierwsza część diony była dla mnie niestety bardzo ładnym, bardzo malowniczym, ale ostatecznie trochę pustym dziełem. Tak, to jest to, co mieliśmy zresztą pamiętam, że podobny był tytuł recenzji, nie? Że piękna, ale pusta czy coś, coś w tym stylu. Nie, mm -hmm. ona taka była bardzo, bardzo jak pustynia, ta pierwsza część, bo ona prześliczna jest wizualnie, absolutnie. nie? Tutaj tak jak mówisz, tutaj zero, zero się, wiesz, odnoszenia do tego, bo tutaj druga część tak samo, nie? Ale to jest za działa absolutnie wizualne, absolutnie. nie? To się tak. przeżywa w kinie, emocje są, działa to na każdej płaszczyźnie. I ja się nie dziwię, no tak jak zresztą gadaliśmy już też o Wilenewie, że on. Nie dziwimy się, że on bardziej się skupia na tej stronie wizualnej, a nie na dialogach, nie? widać, że robi to święty. dużo lepiej wychodzi, nie? bo właśnie ja miałem problem z, z jedynką, że na poziomie tej ekspozycji tam dużo rzeczy nie działało, nie? tam było właśnie dużo takiego rozgardiasza, nie? że on wiedział, że adaptuje książkę, która jest przesycona rozmowami, przesycona dialogami, Myślami. przesycona rozmyśleniami przesy... to była, wiesz, tam momentami to była prawie, że powieść epistolarna, nie? jak się te listy i wspominki zaczynały, nie? tego było multum, nie? Bo to było takie skrupulatne budowanie świata przez Herberta, nie? Zresztą Herbert to tak skrupulatnie budował i dał tyle szczegółów, a później i tak musiał napisać Mesjasze Diudy, żeby wytłumaczyć czytelnikom, że nie, nie, Pol Paul, Paul... Nie rozumiecie, nie? Że to troszkę inaczej jest tym polem. Do czego dojdziemy w części jeszcze dalszej, nie? Naszego mówienia. Ale tak, tam było za, za dużo tego rozgadiasza i kurczę, część, część pierwsza, tak jak my mówiliśmy wielokrotnie i też wielu znajomych, niektórzy też widzieli Dune i którzy też to jest ważne, bo o tym będziemy mówić. Jaka jest różnica między Duną Dwójką i jakie są reakcje ludzi, którym mm -hmm. nie przypadła aż tak do gustu jedynka nie, a dwójką, która im się spodobała, nie? Bo kurczę, nasza, nasza bajka, tych, którzy nie byli fanami jedynki, nagle. Bardzo mam ciepłe uczucia do dwójki, nie? Tak. Ale y, właśnie, jedynka była po prostu dla mnie momentami nudna, strasznie nudna, ona się ciągnęła. Ja wiem, że Willemowi się bardzo podobało, jak się skupiał na tych obrazkach, ale jako narracja filmowa. No, ja wiesz, tego świata nie łapałem, nie? Szczególnie tylko i tych postaci, nie? Bo ja muszę mieć postacie, które mają charaktery wyraziste, nie? I nie tak wyraziste, że wiesz, można je określić jedno cechą, nie? Że ten jest taki, ten jest taki. Tylko, żeby były się, wiesz, miały konkretne charaktery, rozwijały się i polegały na relacjach między sobą, nie? I tam mi tego brakowało. Dwójka te rzeczy naprawia. W ogóle jak, też y, chyba Pinguinza oglądałem recenzję e, e, wczoraj i on też o tym dokładnie wspominał, nie, że wszystko to, co w nie działało, nagle magicznie w dwójce tak. zostaje naprawione. Tak jakby Denis Villeneuve oglądał te wszystkie nasze materiały. Wiem, że tego nie <grym> robił, nie? Ale też, wiesz, to i też dla mnie to jest troszkę bolączka. Coś, co może też już zaczyna się jako bolączka współczesnego kina blockbusterowego i nie chciałbym, żeby w tą stronę to szło, że te filmy są budowane tak, że musisz dostać. Drugą część, żeby bardziej docenić ale pierwszą. I musi robić te podwaliny. Ja, ja nie uważam nawet, że. Ja, tak, tylko że wiele osób mówiło, że po drugiej docenisz bardziej pierwszą. Ja mam odwrotnie. A nie, Dla ja, mnie pierwsza ja... jeszcze bardziej spada po tym, co zobaczyłem w drugiej. Tak, tak, tak. Ale ja, ja, ja nie, nie mówię, że doceniłem bardziej jedynkę. Nie ja ją próbowałem obejrzeć z dwa tygodnie temu i dalej ciężko mi wchodziła dosyć. Ale wiem, jak ten film budowany, że on wiesz, Villeneuve chciał zrobić te podwaliny w pierwszym filmie, w drugim już zaczyna się. Prawdziwy film, nie? Ale no, dostaliśmy pierwszy film, który był tym podwalinami, nie? I wiem, że teraz coraz częściej mogą się filmy kończyć z tym takim ucięciem. Nie, że hej, to jest pierwsza, druga i trzecia część wielkiego filmu, który wiesz, jest trylogia, ale to jest jeden wielki film tak naprawdę. Zresztą Dwójka też ma ten zabieg, ale dwójka ma Ale lepiej, ma zrobiony. Kropkę na ale lepiej zrobiony, tak. Więc ym, zaczynając od, zaczyna od Dwójki, Dwójka jest dużo bardziej postaciocentryczna. Yy, nie ma tutaj już miejsca na jakieś wielkie budowanie świata skupiamy się na przede wszystkim rozwoju postaci, drodze pola, drodze innych też postaci wokół niego, które przez to się rozwijają. Zacznę od tego, bo, bo ja muszę od tego zacząć, bo, bo jeżeli oglądacie moje materiały, to nasze materiały, to wiecie, że ja zawsze na to zwracam uwagę. nie, że w dwójce Villeneuve stał z kolan, generalnie. Tak no. jak mówiąc wprost. To znaczy, mm, nie wiem, ja, ja dla, to, to aż wygląda, jak jest tak duża różnica. Mówię jedynka, miałem wrażenie, że po prostu kartka w kartkę musimy iść z książką, każdy element, a jak coś. I, a, ale to film, więc jak się coś nie zmieści, to to wypchnijmy. Yy, ale, ale, ale jakby, ale mimo, że skończymy kartka w kartkę, praktycznie nic, nic w zamian, jakby nie, nie. Jak coś się nie wytłumaczy. Pamiętam do dzisiaj, jak jest ten wątek, gdzie ten doktor, który zdradza w jedynce, tam jest ten motyw z jego żoną, którą tam, i tam taki przechodzi taki dziwny pająkowata istota gdzieś za baronem. I to jest ta żona, tylko nigdy nam to nie jest nawet zasugerowane w filmie, jeżeli nie znasz książki, to, 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 to nawet tego nie, nie masz z czego wyłapać. Yy, więc dla mnie to siadało. A w dwójce nagle Willem stwierdził ej, ja film robię. Ja film robię, to może, może nie wszystko działa tak, to weźmy może film zróbmy i nie przejmujmy się aż tak bardzo, czy wszystko musi być stuprocentowo zgodne. I dwójka idzie na całą masę ustępstw. I jakby to jest to jest film. To jest stojący na własnych nogach film, który nie potrzebuje książki, żeby go zrozumieć. To jest film, w którym jeżeli jest. Nie, nie przejmujemy się, jeżeli w książce jest wielki skok czasowy, a w narracji filmowej on Wilenowowi nie pasuje, to tego skoku czasowego po prostu nie ma. Jeżeli mamy zarysować yy, na, yy, relacje między dwoma postaciami, ale w książce ona była robiona zupełnie inaczej, to Villeneuve się tym nie przejmuje i mamy scenę, w której te postacie po prostu gdzieś się rozmawiają, albo nawet jeśli nie ma wielu dialogów, bo to Villeneuve, to przynajmniej przebywają ze sobą w jakiś sposób, który nie musiał być wprost napisany w książce. Jeżeli mamy mm, motyw, gdzie mamy dziwne dziecko Lady Jessica, które jest dziwnie rozwinięte jak na swój kilkuletni wiek w książce, ale w serialu, jak mówię, nie, ch nie chcemy, w, serialu, w filmie nie chcemy robić przeskoku czasowego, ale chcemy zawrzeć coś innego. To nagle Lady Jessica zaczyna rozmawiać z płodem w swoim brzuchu i to, to działa. Jest to, to jest super, super motywem. I to działa na zupełnie własnych zasadach, ale zupełnie działać tak, w ale tym filmie co, to, jeszcze ale buduje to, Ale zresztą on też, on też to to działał tak pod wrażeniem. Tego. Miałem wrażenie, jakby on na nabrał, Denis, yy, nagle nabrał odwagi, stwierdził. Dobra, teraz mogę zrobić po swojemu, teraz mogę pokazać tą historię w moich oczach, a nie, a nie starając się, nie wiem, kogo komuś dogodzić, kogoś dogłaskać czy coś takiego. I po prostu usiadłem i od początku do końca chłonąłem ten film. Z przyjemnością widziałem, jak te postaci wchodzą ze sobą w interakcję, jak cała fabuła się rozgrywa, i nie miałem w żadnym momencie takiego, a muszę nosić książkę, żeby to rozumieć. Tak, tak, bo czekaj, bo już jesteśmy w części. Y, spoiler, Robimy od razu spoilerową. Czy... Dobra, Film nam dobra, się podoba. Jeszcze... Tak, film nam się podoba, tak. Jesteśmy z tych, z tych którzy wrócili, prześlę sobie duniarzy w lekkim <grym> tak. stopniu, nie? Ja to mogę z nimi kawę wypić, tak? ja siedzę Teraz tutaj tak. w spokoju pokoju i bardzo się cieszę, że ten film wyszedł, nie? Bardzo się cieszę, że się myliłem, bo miałem trochę nastawienie, że o kurczę, jedynka. Ja nie. nie przypomnę, przypomnę, cały czas wierzyłem, że dwójka będzie lepsza na wszystkich live'ach. Nie, mówiłem, no oczywiście, ale ja, ja zawsze, zawsze wiesz, zawsze. No ale wiesz, dostałem tam materiał, nie konkretny, wiedziałem, tak. co że już zrobił, myślałem, że to będzie dokładnie taka kontynuacja, nie? Tu dużo zmieniło i super. Ale tak, ja tylko dodam do tego y, gadania z płodem to jest super motyw, bo on jest powiązany ściśle z tym, jak i Gesserit y, działają, jak wiesz, ich moce i to wszystko, jakie to jest mistyczne i wiesz, połączone tutaj, wiesz, moce telepatyczne i to wszystko. To jest super, to pasuje do tego, jak, jak, jak ta wygląda sytuacja, ale ja tutaj dla mnie największym plusem jest to, że Denis Villeneuve trochę zluzował porty. Tak, absolutnie. Bo ten film. W, w końcu dodaje taką dużą łychę tej palpy, która była inherentnie w Juna oryginale. jest jedną wielką palpą. Tak, 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 tak. To o tym się zapomina. Wiesz, była ta, ta łatka, nie? że to jest wielkie arcydzieło i książka też jest wielkie arcydzieło, nie? Książka... Tł człowiek czerwcy. Tak, ale to jest taka pulpa, że to jest absolutnie cudowne, nie? Ja uwielbiam, ja uwielbiam ten moment, kiedy bo yy, no było tak, jak Herbert pisał, to wiadomo, była pierwsza część, później yy, miał rzeczy wyjaśniające, że ej, o to mi nie chodziło za bardzo, nie? Teraz wam wyjaśnię, Pokażę wam to, wiecie, jak krowa na rowie, o co chodzi z polem. A później już były następne części, wiesz, my, ten e, Bóg Imperator i tego hmm. typu rzeczy, które były całkowicie odpięciem wrotem, nie? Po, odjazdem, y nie? klonowanie, opętywanie przez przodków. E tak. Super, su super e, absolutnie motywy i wiadomo, tutaj tego nie ma, nie? i Wiadomo, że Denis Villeneuve nie poszedł w tą stronę, bo to było bez sensu zupełnie. Ja czekam na Tak, dana. ale wiesz co, ale ten film jest dużo bardziej po prostu blockbusterowym akcyjniakiem. Tak. Tutaj sceny, tutaj ja nie czułem w tym filmie praktycznie żadnego momentu, jak w jedynce, żeby były przez Stoję, tylko te sceny, nawet które były dosyć wytłumione emocjonalnie i spokojne, one i tak były w tym tempie narracyjnym, który mnie nie pobudzał, nie? Nie, nie tak, miałeś wrażenia tej mi pretensjonalności, że ma być tak, to, wiesz, tak. ta muzyka Duny leci? Jak ona wchodziła, to ja miałem uśmiech na twarzy, a w jedynce miałem wrażenie, jak wchodziła ta, ta muzyka Duny, że teraz wielkie dzieło, tutaj patrzcie pretensjonalna tutaj podejście wielki tutaj przesłanie i tak dalej tutaj muzyka Diuny wchodzi jak chłop na czerwiu jedzie bo mu się udało, tak. wreszcie czerwiał, po, wiesz, tak, ten i na scena, czerwiu zrobił. Scena nie jest, nie jest też taka, ta, wiesz, ma, ma to, to uznieślenie, nie, ale też jest po prostu cool. Jest po cool wiesz, chłop, chłop siad jedzie, na czerwia i jedzie. Tak, tak, czu, czuję, że, wiesz, coś mu się udało i to wygląda absolutnie tak. zajebiście, nie, ale też cały czas masz te sceny, nie, na przykład jak e, masz fade wejście, nie, i tą jego walkę na arenie, nie, ona jest po prostu blockbusterowa, nie, bo tak. fajnie wygląda, nie, ona oczywiście ma te, zastosowany zabieg, wiesz, wiadomo, że e, na jest wielkim fanem Ingmar'a Bergmana, więc mamy Scenę nie bieli. Fantastyczne się, są tak. te wybuchy, tego, te kleksy, nie? które tak, mają w, w ogóle Nie ma tylko w drugą stronę. Tak, tak. Tylko, tylko w drugą stronę. Tak, to wygląda fantastycznie, że nie eksplodują, tylko implodują i robi to wrażenie, ale ona po prostu jest angażująca, nie? To nie ma tak, jest skupienie się na każdym ciosie na tym, tylko chłop idzie, wiesz. Piadala, masz intry, nie? I... Ale masz jednocześnie intrygę, wujogo tam gdzieś pod tego. Tak, cały czas tak. coś się tak. dzieje, cały czas to jest masz. tak fantastycznie nakręcone, ale cały czas jest w tym tempie, że ej, oglądam film, ja nie? nie oglądam tak. czegoś, że coś ktoś właśnie tak jak nie oglądam Nie oglądam nazywaliśmy i pierwszą część. Tak. To Pierwsza nie jest część tak to jest bardzo ładne obrazy, ale chodzimy po muzeum i tak, tak sobie. Wiesz, to, to nie mówimy. jest tak, to nie jest tak, że to jest egzaltacja i właśnie że są jakieś e, tam statuę i wszystko tam sobie stoi, i masz to oglądać. Tak. Tylko masz y, ma to żyć, nie? Ten świat ma funkcjonować tak. w taki sposób, nie? Ja Już to miałem, wiesz, od samego początku, jak ta cała akcja na pustyni, niektóra jest wytumiona, są te ciche dźwięki, wiesz, ciche dźwięki, że tam kroki, prawie ich nie słychać, nie? Ale to wszystko działa, nie? To jest scena akcji po prostu. Też wiesz co tutaj dużo dodało to, że fremeni się pojawili? Bo oni, oni, wnieśli dużo takiego luzu, wiesz, oni mają zupełnie inną kulturę, zupełnie inaczej się zachowują i oni dodali tempo przede wszystkim, bo jak wcześniej mieliśmy na Sardukarów, to oni, wiesz, idą, wiesz, Uła, ciężko, nie tak? Ule, Wiadomo, ule, wiesz, i, i, armia imperialna, nie? Tutaj mamy bandy ninja, którzy, wiesz, właniają się na <laughs>, z piasku, to zapierdalają, robią skoki, ten... To wygląda fantastycznie. I to jest tak na, na, na tym poziomie zestawienia to działa, nie? że mamy tą armię tych dronów i tych, którzy wiesz, muszą ich pokonać z szybkością i ten. To jest fajne, to jest akcyjne. To pokazuje, że tak. Wiesz, ja w ogóle tak bym chciał, żeby się dzisiaj więcej blockbusterów kręciło w ten sposób, nie? Żeby nie tylko przepalać pieniądze na CGI, tylko wykorzystywać ja wszystko, myśl, co masz pod ręką, do budowania piękne to opowieści. Jest, to jest, jak to wygląda. Tak. Mamy, um, mamy konkretne sceny akcji, które nie były dokładnie opisywane w książce. Ale sobie Wilenew stwierdził, okej, okay, pokażmy to, na przykład, tą to, to całą akcję rozwalania tego ekstratora przyprawy. Fantastyczna. Cały wątek z tym. Jak czani i Pol wbiegają i te, te, jak się podnoszą te łopatki i opadają z powrotem. I muszą się za nimi kryć przed tym latającym. Tak, tak, tak. I, wiesz, tym, ale masz, i tam masz, masz, masz cały, całe blockbusterowe napięcie, gdzie wyciąg tak. ci gości z piasku. Tną tych gości nożami, którzy stoją. <grym> cały wątek z, strzel w niego, kiedy on będzie strzelał, bo wtedy t, t, rakieta, ten tarcza opada masz, masz te delikatne żarty, nie? Jak oni wiesz, tam mają jakieś banter lekki, a za chwilę masz tego Pola, który biegnie do tej, tego ramiona, które I, i ma się. się Nosić. Ono, no, 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 nie. Ja mówię, tak, tak, to jest zabawne. To tak. jest prawie, że Indiana Jones, nie? Tego tak, było tak. potrzeba, tego rozluźnienia, nie? Zresztą tak. mamy, mamy też e, więcej żartów niż w pierwszej A, części. Dużo więcej. Mamy, wiesz, widziałem narzekania na Stilgara, nie? Że on za bardzo się jest robi na, jedną z, komiczny. z mówię, postaci w tym Jest potrzebna taka postać, szczególnie, że Stilgar zaczyna trochę jako komiczna postać. nie przechodzi w coś ten, zupełnie ten, ten, bardziej tak, przerażającego. Tak, jako ten, jako ten wujek, który tak. się cieszy, że o, mamy tutaj Mesjasza. Wiesz, to wygląda w tym momencie jak Jak remake Żywotu Brian. Total. Nie, miałem takie chciałem powiedzieć, parodię, chciałem powiedzieć parodię, ale już, wiesz... Jak on podbrana, siada, nie? jak jest motyw, kiedy Paul mówi nie jestem Mesjaszem i potem jest nagle takie prawie, że komediowe cięcie które pokazuje Stilgara, który siedzi wśród tych chłopów i mówi z takim uśmiechem na gębie, ej, to, że on mówi, to znaczy, jest skromny, co jeszcze bardziej podkreśla, że jest Mesjaszem. To, to miałem wrażenie, jak oglądał tak, żywot Briana, gdzie on mówi... To by właśnie powiedział mesjasz, nie? Nie mesjasz, by powiedział mesjasz. To co mam powiedzieć, żebyście uwierzyli, że nie jestem Mesjaszem, tak. że jesteś Mesjaszem? Dobra, jestem Mesjaszem. Powiedział, że jest Mesjaszem. Tak, i to było, to było ciekawe. ciekawe jak właśnie widzi, że ta postać się zmienia. Ma, mamy nagle tą scenę, jak on ma, ma to to jego, me o, Mesjasz, Mesjasz. Za chwilę Mamy tą kulstę, cool jak on ujeżdża czerwę, a nie, oh, oh, patrz, Pol, jadę na czerwiu, nie? A później widzimy, jak on powoli się zmienia w tego absolutnego fanatyka, nie? Że on tylko na tym znika. jest zafiksowany. Nie, tylko tego zabij mnie, zabij mnie, zostań Mesjaszem, nie? Poprowadź tutaj wszystkich. Mówisz, wow, czuję a, napięcie, nie czuję a, jak ta postać. A, że to jest postać, a nie żart. W humor z Tygara znika i to i dlatego ludzie mówią, że o, słabo, że nie wiem, że był humor. Ale zwróćcie uwagę, właśnie, że to jest świetny zabieg scenariuszowy, który pokazuje ci na początku. I on. Stilgar jest uosobieniem. W skrócie, przy postaciach to możemy pogadać. Uosobieniem słów Pola, które on mówi w pewnym momencie, kiedy już z, z Garnejem się spotyka. I mówi mu: słuchaj, to byli moi przyjaciele, ale teraz to są moi wyznawcy. I mówi to ze smutkiem, Paul. I Stilgar tak, jest tak, dosłownie tak. uosobieniem, bo on był jego przyjacielem. To widać, jak on mówi: słuchaj. Że, no, nothing fancy, jak tego, tego, tutaj, bo jak, jak, ci się nie uda, to mnie ośmieszysz. I mówi, chłopie, dasz radę, nie? Albo, yy, i, i widzisz, że oni tak sobie się tam przekomarzają, jakieś tam rzuci dowcip trochę ten tak bardziej luźno i tak dalej. A w tej drugiej części... To już jest gość, tylko, o Muadip tutaj poprowadzi. Tak, Lisan, Lisan Al-Gaib. Li, ale do, do, do naprawdę przerażających motywów. Raz jak on mówi, że musisz mnie zabić, on go nie zabija, ale zwróć uwagę na pojedynek z Fejra, Fade Routhu, gdzie y, Garnie jest taki, czemu on tak ryzykuje, nie? O, nie, Lisan Al-Gaib, on zna drogę, nie. Dźgnięty został, Paul już Garni już jest tutaj o krok od rzucenia się do walki, żeby coś zrobić, a y, Stilgar jest tylko nie, to prorok, on dał się dźgnąć bo coś tam, po czym kiedy on mówi de facto Paul wydaje rozkaz, zaczynamy świętą wojnę. No to Stilgar pierwszy w prawie, że w religijnym ferworze Krzyczy z, z radością, że zaraz lecą tu na świętą wojnę niszczyć walczyć z wielkimi rodami. To jest cholernie przerażające. Jest przerażające. I gdyby. I, nie było, I gdyby goś zaczynał z poziomu czystego fanatyka, no to byśmy nie mieli aż takiego uderzenia, ale ponieważ zaczynamy od tego wesołego, fajnego wujka, to, wy, to wydaje mi się, że to wali trzy razy mocniej. Tak, tak, tak. że To jest tak, okej, okay, to wydaje się, wiesz, na początku. Wiemy, że to jest szczere, nie, jak on tak. cały czas mówi, że poszukuje tego, i wiesz, i to jest to. Ta wiwisekcja wiary, nie? Tak. Tego, tego czym jest wiara, że wierzysz w to, wierzysz, że to będzie dobre, oczekujesz tego, a później zmieniasz to w broń, nie? I tutaj się no. zmienia. On cały, cały, wiesz, cały ten film opowiada o uzbrajaniu Pola Uzbrojeniu wiary, nie? tak, absolutnie. Tak. Benek, Jezerit stworzyły cały mit po to, żeby go uzbroić tak, 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 Ja w ogóle uwielbiam. I tutaj Denis Villeneuve jak mówił, że, że nie, nie lubi dialogów, ale tutaj kilka potrafi fantastycznie wykorzystać. Myślę, że tak. bo ja na przykład uwielbiam, moim ulubionym cytatem jest moment, kiedy matka mówi Polowi że twój ojciec y, nie, nie uznawał y, zemsty, nie nie, nie wierzył w zemsty, nie tak, A Paul mówi, ja wierzę nie i to ci ustawia cały film, nie tak. wiesz, że on jest na tym zafiksowany, wiesz, że wiesz, pojawiły się też w necie, y, czytałem opinie nie? różne, że o, że to jest ten właśnie rdzeń historii o tym Mesjaszu, nie? o tym wiesz, jak Harry Potter, jak Władca pierścieni gdzie tam, wiesz, Frodo musi iść z tym, wiesz, uratować tutaj świat, nie? Ale, ale, ja ale tak wow, nie jest pozytywna. to nie jest historia o Mesjaszu, nie? To jest historia o narodzinach zła, szatana, nie? I, I wiesz, i wiemy z czego ona się... Ale też ona jest uwarunkowana konkretnie przez wydarzenia, nie? To jest, że potwory stworzyły mm -hmm. potwora, nie? Który się tutaj zmienia i tak. wiemy, do jakiego momentu dąży. I to jest tak dobrze poprowadzone z punktu widzenia postaci ocentrycznego i tego, jak Denis Villeneuve w końcu poczuł te postacie w pełni tak. i chcę o nich coś powiedzieć. I ja jestem pod wrażeniem, yy, jak Timothée Chalamet tutaj dał naprawdę konkretny popis, Świetnie. bo ja czekałem na taką jego rolę i na taki moment, jak ten, gdzie on... Zamienia się w pełni w tego Mesjasza, nie? I zaczyna się drzeć. Wiesz, rzucaj te wszystkie rzeczy i ma ten moment, kiedy tą Bene Gesserit, tą, e, którą gra tą e, Charlotte e, Rampling, nie? Jakąś tej Silence! No, I ona jeb, nie, i wszyscy. Wow! To było no, to tak dobrze nakręcone. No, to, to jest kino, kurcze. i tutaj Villeneuve'owi I... daje takie propsy za to. Tu jest w ogóle to świetnie działa, bo masz. Y... Ta, ta druga część, i, i mówię, i to dużo bardziej wybrzmiewa niż w książce, bo trzeba przyznać, że książka pod tym względem była dużo bardziej, pierwsza część dużo bardziej taka wytłumiona, w sensie tak, pol szedł w tą stronę, ale książka jednak cały czas starała się zachować, ale to dalej jest dobry gość, to dalej fajny typ, yy, to zakończenie było takie ja, ten dużo chłopak, bardziej chłopak przyjemne. prostu. miał trudno, stracił ojca, nie chce się tutaj, tutaj Tutaj jest, tutaj swoje jest bez ogródek cały czas. On w on, 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 Pol widzi w wizjach w książce ten dżihad, tę ten, 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 świętą wojnę. Ale on tak dużo bardziej Książka kończy się w takim miejscu, że na dobrą sprawę Ewę, Pierwsza część, że możemy jeszcze wierzyć Że on jakoś to poprowadzi jeszcze tak, żeby było No tutaj jakby idą bez ogródek Kompletnie z tym I uwielbiam to Ten jest odwrócony trop bohatera Bo jest tego wybrańca Bo wybra... jakby trop wybrańca to jest zawsze ten, Te stopnie, czyli Wybraniec jest ma ten call to action On mu odmawia jak ktoś, mhm. chce, jest, jest to najbardziej podstawowy opis. No tak, Campbella. Tak, droga bohatera. Droga bohatera. Tak musi mu odmówić temu wezwaniu. Mhm. Potem ono musi na nowo, potem musi pójść i tak dalej, niechętnego bohatera. I to jest to dokładnie tak samo. Tylko że postawione na głowie w ten sposób, że on już on przez to, że odmawia jest bohaterem, ale w końcu przestaje odmawiać, i idzie w drogę przeciwną do bycia bohaterem. I to jest. Ym, to, 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 to mi się tak podoba, jak on jest coraz bardziej jest szachowany w ten sposób. Na początku, że nie nie pójdzie tą drogą, bo widzi ten głód, bo widzi ten, ten, ten wątek. Potem masz y, y, motyw, gdzie Fade Ralpha go spycha wręcz w tą stronę, że już musi tam pójść. I on nie ma wyboru. Y, I cały czas masz wrażenie, jakby on szedł drogą, w której co by nie robił, to będzie spychany na, na tą jedną linię, w której nie będzie miał wyboru. I najbardziej przerażający jest wątek, jeżeli sobie o tym pomyślisz, kiedy on pije tą wodę życia i on wtedy mu się tę wizję klaruje kompletnie, i wtedy on zdaje sobie sprawę z jednej rzeczy. Jest tylko jedna wąska linia, której mu się uda przetrwać i wygrać. Która ewidentnie nie prowadzi do niczego dobrego bezpośrednio, ale to oznacza, że to jest takie zgubiony, jeśli to zrobisz i zgubiony, jeśli nie, bo jeżeli mm, on by tego nie zrobił podczas jakąkolwiek inną drogą, to prawdopodobnie Harkonnenowie by wygrali. Albo cesarz, albo cokolwiek innego. Mm -hmm. Więc y, to jest najbardziej y, tragiczna, takie fatum, wręcz greckie, grecka tragedia pod tym względem, że jedyna droga do sukcesu, tak naprawdę wcale do tego sukcesu, tego moralnego nie prowadzi. I, i, to, i, to, i to jest, uważam, że w tym filmie Rewelacyjnie zarysowany. I Timothy Shaman jest świetny pod tym względem, ale jest bardzo fajna przeciwwaga, bo na początku masz Stilgara, który wierzy w to, ale nie jest jeszcze temu tak fanatycznie oddany, ale chce w to wierzyć. Ale obok Maszczani i Zendaya daje tu absolutnie rewelacyjny popis. Łukasz Stelmach napisał w swoim, gdzieś tam na, na fanpage'u, chyba, że Zendaya w pierwszym filmie to generalnie mogła, chodziła i robiła reklamę szamponu do włosów albo kosmetyków. To na tyle najlej było, nie? Bo... bo nie miała nic do zrozumienia. No. A tutaj ma naprawdę konkretną rolę tej, tego ostatniego hamulca, tej ostatniej próby stającej bariery, która próbuje zatrzymać e, pola przed wejściem na tą naprawdę straszną drogę. I Zendaya to oddaje naprawdę świetnie we wszystkich, we wszystkich jej tych... Jak widzisz, że ona stara się, do końca stara się przy polu wytrwać, ale po prostu każdy kolejny krok to jest już dla niej coraz cięższy, coraz cięższy i aż za ciężki. I tutaj też warto zaznaczyć, że Denis Villeneuve właśnie podoba mi się to, jak bardzo nacisnął na ten element, bardzo zwiększył rolę Czani w porównaniu do książki, gdzie książka kończy się takim trochę mm, łagodnym pitu-pitu tak, generalnie, tak, takie, jeśli chodzi o to. Ale to. Ale tak teraz jest tak, ale to my kobiety, nie? Bo ona tam ma to, z, 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 y tą scenę z... z, z y Marką, Je Lady nie? Jessica przychodzi no. do mm, Chani po tym, kiedy Paul pokonał Fejdrause. Wiadomo, że ma wziąć ślub z księżni księżniczką. I mówi do niej, że tak... To y, oni wezmą ten ślub, tak? Będą tutaj, y, bo, bo Jessie Ladies'ika też przecież nie była żoną y, Leto. Tak. I mówi, że tak, to one, oni wezmą ślub i w ogóle, ale, ale to nas, historia, zapamięta, że byłyśmy żonami. I tak, no fajnie, no spoko. A tutaj masz. Y, Więc to jest takie, no ona poszła i stwierdziła, było jej smutno, przyszła Ladies'ika, powiedziała, nie, spoko, jak coś to Polcie kocha i w ogóle fajnie. Y, a tutaj masz. Nie, tutaj oddają, wiesz, oddają narrację Ciani, nie? Tak. Już, ale przez cały czas nawet, nie, nie, że oddają jej tylko wiesz w tym finalnym, tutaj na ostatnim etapie, nie? Ale ona przez cały film jest równą przeciw, takim wiesz, solidną przeciwagą dla Pola, nie? I tak. tym, kto, wiesz, rzuca w niego swoje przekonania i dostaje odpowiedź zwrotną, nie? To nie jest tak, że tylko, ej, skupiamy się na polu i to on jest tutaj tym, wiesz, u... Wielkim mesjaszem budowanym, ale ona jest pełnoprawną postacią, nie? Widzimy, o co jej chodzi, na czym jej zależy, jak myśli, jakie ma przemyślenia na temat tego wszystkiego, i ja bardzo się cieszę, że wiesz, że normalnie to zakończenie, jakby było znowu takie urwane, to miał trochę niesmak, nie? Tak jak już mówiłem, że te filmy hmm. są urwane w takim momencie, ale on jest. Tak znakomicie zamknięty na tej scenie w kurwu absolutnego Czani tego załamania tego zawodu prostu, zawodu nie zawodu, tak. i ja się tak się cieszę, że oni właśnie na tym skończyli, że ona po prostu idzie i wsiada na tego czerwia i w tym momencie ja miałem tak, że kurde chciałbym, żeby następny film, jeszcze bardziej odszedł od książki, żeby Bilenev coś swojego dopisał i chciałbym film, który jest Czani centryczny. Bo chciałbym wiedzieć, <laughs> jak ona, wiesz, sobie z tym poradzi, nie? Jak ona... co ona może w tym momencie zrobić? Ja już zupełnie zapomniałem. W tym finałowym akcie o książce, na serio. Ja nie myślałem o tym Absolutnie, co dobrze. w książce, bo tak, tak to powinno działać. Nie? Ja się skupiam, Absolutnie, nie to powinno na być na własnym Nie Ja było przypomnę, tak, że... że w książce na tym etapie, to w ogóle, ponieważ był ten wielki przeskok czasowy, to Paul i Chani mieli dziecko. Tak. To dziecko ginie w czasie tam najazdów i tak dalej, ale to już jest zupełnie jakby inny etap, nie? A tutaj mam Tak, oni wiesz, co to było ważne, bo to oni byli mentalnie już w zupełnie innym miejscu, nie? A tutaj Wilna się skupił tak. na tym, że to nadal są dzieciaki, nie? Tutaj bardzo mi się to podoba z tego też powodu, że. Mm, dzięki temu Chani ma cały czas bardzo dużą sprawczość w taki sposób, że ona. Ona wciążce była troszkę za bardzo na zasadzie kierowana na tą przepowiednią. Na zasadzie Paul przychodzi i mówi, no, to jest ta dziewczyna, o której śnię, tak, będziemy tutaj, będziemy tutaj się kochać i się kochamy i tyle. I, 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 i właściwie niewiele więcej. A tutaj masz cały czas tą dziewczynę, która tak, jakby ewidentnie kocha Pola, ale jednak ona cały czas nie jest tylko bezwiedną marionetką tej przepowiedni i losu, który miał ich połączyć, nie? Ona cały czas jest tą osobą, która nie wierzy w tą przepowiednię. Ona nie chce wierzyć w tą przepowiednię. Ona cały czas widzi, to o czym się dowiedziała, czyli o tym, że to jest jedna wielka propaganda Gesserit. Tak. To jest samo spełniająca się przepowiednia. To jest na początku masz ile tam? 90 pokoleń wcześniej wrzucamy przepowiednie, a potem dążymy do tego, żeby się spełniła tak? Odpowiednimi mm, e, genetycznymi łączeniami krwi, upewnianiem się, kto tak, kogo tak, urodzi, tak. i Nie... e, przekazywaniem tej mocy w odpowiednich miejscach, i tak dalej, i tak dalej żaden z tego los, jeżeli, jeżeli robisz z tego wielką tak, rzecz, tak, która może to, jaka w tym wiara, skoro tak naprawdę to zostało uknute, tak, jeżeli, tak jak wiele osób podaje, jeżeli ja pójdę do restauracji i powiem, że przewiduję, że kelner przyniesie mi pizzę, a potem zamówię pizzę, <noise> to tak, gdzie tak, w tym przemowie, Też jest e, fantastyczne to, że ona jako jedyna widzi i chce widzieć w polu przede wszystkim człowieka, tak. partnera że wszyscy widzą w nim, wiesz, jakąś figurę nie? Jakąś, no. jaką, jakiś symbol nie? Coś, kim, wiesz, tego Mesjasza nie? Że on ma się stać mładibem, ma być tym, jedni w nim widzą Mesjasza drudzy w nim widzą tego potwora, który Ci wiesz, że się gdzieś hadera, wyłania z pustyni tak, 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 każdy widzi, robi sobie z... do, dopisuje coś do niego, nie? Ona w nim widzi pola Atrydę, Tego chłopaka, który ojca i który teraz może być jej partnerem, nie? I że są między nimi jakieś uczucia, nie? I to jest bardzo szczere. Jak jest ta scena pocałunku, która mogłaby wyjść bardzo tanio, tutaj tak. działa zupełnie, bo widać chemię między postaciami, widać jak jej zależy i to też buduje ci cały tutaj ten og ogro ogrom tego świata, nie? Że ja mówię, Wow, widzę człowieka w tej postaci, nie? I fajnie, że od tego odbijają, bo jedyny jeszcze taką postacią, która widziała w nim człowieka w taki sposób, był garnej. Ale garny jak zobaczył, jaka jest władza tutaj e, pola, on ale by było tak, że on poszedł w tą stronę, żeby on może swoją zamiast też dokonać dzięki temu, nie? Zatem Steelgrass. Nie, nie widzę dalej nigdy jako fanatyka w tym, co bardziej osoby, która jest bardzo pragmatyczna. Tak, ale wiesz, widziałeś, że on od razu, jak zobaczył, jaką tutaj władzę zdobył Pol, on mówił, że to jest. Mogę to wykorzystać, żeby mieć swoją zamiast. Garni do samego końca nie wierzy w te przepowiednie, tak jak mówię, jest walka już z Fade garni dalej, nie widzi tego jako o, wielkie tutaj będzie. Tylko jak go jest zgnięty, to naprawdę się martwi, że coś się stanie, bo Stilgar się nie martwi nawet przez sekundę. Ale ale, ale ale garnie jest dużo bardziej pragmatyczny no plus jest dalej jego lord on jest dalej wierny. Nie, tak, nie, nie, jak on mówi, że wie, że chłopcze i ten, to on widzi w nim tego dzieciaka cały czas, nie? Tak. Ale ale wiesz, ale on Fremenów wykorzystuje, to co z zaplecze, całe, które stoi za polem, nie? Że tak. nagle nagle okej, okay, masz taką władzę. Mamy, mamy armię. Mamy tutaj 9 ponad 90 rakiet nie nuklearnych, nie? Możemy Nug. to wykorzystać. I ono też działa, nie? Bo wiesz, że jemu zależy na tym, żeby pomścić pol ten Ruda atrydów, nie? Tak. On był cholernie e, honorowy i on I do końca jest, nie? To jest ta postać, I... która jest szczera w tym względzie bardzo. Tak. I, i, I pod tym względem on widzi człowiek, ale jeszcze wracając tak, do tego, że on ma też tą scenę zajebistą, gdzie też mamy to te rozluźnienie, jak w końcu dostaje gitarę i w końcu może to, wiesz, ile pograć, pograć sobie tak. konkretnie. Nie, wiesz? ale też on ma banter ze Stilgarem, jak mówi, że e, tutaj Nuki nie niemądrze, że Nuki pod nosem ich, niemądrze, tak. e, e, nikt by ich tutaj nie szukał, e, bo właśnie o to chodziło. Nie, blisko ich, nie mądrze. A ty je znalazłeś? Ja nie szukałem. <głosy> <głosy> to już wymiana świetna, zdań. Świetna Ale jeszcze na chwilę chcę wrócić jeszcze ostatnio już do Chani, bo w jest też ten, ten ciekawy o tym, że ona. Yy, bo, bo chce, o, Tam jest fajna inna postać, która jest tylko na chwilę w kontraście, taka koleżanka Chani. Bo cały trik polega na tym, że ponieważ Chani jest tak blisko pola, to być może jest właśnie jedyną osobą, która cały czas może jeszcze widzieć w nim człowieka. Ponieważ tak się do niego zbliża. Natomiast jej koleżanka zwróć uwagę, że jest od samego początku tak samo jak ona nastawiona do tego, że, ja tam pol i tak dalej. A potem nie ma najmniejszego problemu w tym, żeby pozostać z tyłu, nie, mu, nie powie ani słowa, może być palona żywcem przez mm. Feydrautę, ale ona dalej za Muadiba i, yy, mm. i wszystko inne. A to jest osoba, która startowała dokładnie z tego samego punktu co Czani. Może nawet jeszcze była bardziej sceptyczna. Mm. Tylko, że Czani. Była blisko pola i ona widziała jego strach, jego wątpliwość itd., a jej koleżanka już nie. I dlatego ona nie, nie, zobaczyła bo, w nim A, a wiesz, wiesz, to jest też znakomite, że jak sam Pol buduje swoją legendę, nie? Że on pokazuje reszcie to, co chce im pokazać, nie? I zresztą to jest, wiesz, cała współpraca cały czas z matką, nie? Która też, ona jeszcze, w ogóle on działa w ten sposób, że on buduje tą swoją legendę, a ona jeszcze jemu, nie mówiąc pewnych rzeczy, buduje jego legendę, buduje nie, nie. nie? Tak? I to, to wiesz, i to, jest, to jest niesamowite, nie? Jak to działa na tym poziomie rodzinnym, nie? Ile tam jest kombinacji, ile tam jest przekłamań i to jest dobre, nie? Bo to jest też Coś bardzo świeżego, mimo że książka wiemy, że już jest wiekowa, ale to jest bardzo świeże, że mamy Blockbuster w 2024 roku, gdzie Bohater nie jest pozytywny i to jest dobrze obudowane. Znaczy, bo nie, w taki bohater sposób. walczy z tym, żeby. Bohater przez większość filmów walczy z tym, żeby nie odejść od bycia pozytywnym i przegrywa. Tak, 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 tak ale to, to jest ważne, nie? że to nie jest w ten sposób, to jest coś nowy w tym narracji której jest bardzo nęcący, nie? Bo to też tak. bardzo podbudowuje wszystkie postacie, które tutaj biorą udział, nie? Bo one muszą działać na zupełnie innych warunkach, niż normalnie byś oglądał blockbuster, że Bohater jest Mesjaszem i tutaj a, musi uratować świat. No, się o, o Lady Jessica, co właśnie, no tutaj Rebecca Ferguson daje absolutny popis. U. Znowu, mam wrażenie, ona była dla mnie najjaśniejszym punktem pierwszej części, a, a znowu nie miała tak aż dużo tam do miejsca. No tutaj dali jej, że tak powiem, pozwolili odpiąć wrotki i polecieć, to cały czas gadanie z płodem. To jej. Y, masz wrażenie. Naj jak naj najbardziej jest, jak ona mówi w taki bardzo spokojny sposób. Co I... chwila już używa tego głosu do każdego właściwie. Tak, ale moment. mam, że ona mówi, tak wiesz, bardzo spokojnie, ale jak nadejdzie ten moment, to jest. Tak. I ona jest. Z Lady Jessica jest tutaj ten wątek, że zastanawiasz się mocno, oglądając ten film. Czy to nie jest postać, która łyknęła swoją własną propagandę. Bo ona. Ze wszystkich osób ona powinna najlepiej wiedzieć, że to jest propaganda bene Gesserit. Ale z drugiej strony, jeżeli się na tym stanowisz, no to yy, jak wiemy, ona urodziła Pola wbrew zaleceniom bene Gesserit. Yy, bo ona stwierdziła, że już ona będzie tą, która urodzi tego kwicarz Haderacha. I yy, yy, ona miała córkę urodzić. Bo wiemy, że bene Gesserit mają wpływ na to. Potrafią zadecydować o płci swojego potomka. Też to postać, która Aliasidu tutaj gra, to jeszcze raz to, to przypomina. Ale ona, ona urodziła tego i, i, i ona wierzyła w to w jakiś sposób, że to będzie ten moment. Więc ona jest tyle ciekawą postacią, że u niej. To jest jednocześnie postać, która ma wszystkie możliwe informacje na temat całej propagandy i całego procesu tworzenia Mesjasza. Ale jednocześnie u niej pojawia się ten element wiary. Ona sama wierzy, że to właśnie jej syn będzie, choć to nie było wedle, wedle planów, ale że to właśnie jej syn będzie. Zaczyna pchnąć go w tą stronę, ale w taki sposób, w którym ona tym manipuluje, ale jednocześnie gdzieś ma ten element wiary, że to jest właśnie on i że to wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jest ten motyw, w którym ona, ona tym takim prawie że telepatycznie rozmawia z swoją tą przełożoną i mówi: Popełniłaś błąd, bo nie wierzyłaś do tamtej mówi. Tak, tak, to jest idealne podsumowanie. I, i, a ta mówi tak, okej, okay, ale i wtedy zastanawiamy się, Jessica wierzyła w to, czy ona... Ja, ja widzę jako postać, która, która wyknęła swoją własną propagandę, która okay. była osobą, która w pewnym momencie, mimo tego, że miała wszystkie informacje, w pewnym momencie zaczęła sama gdzieś kupować to, co sprzedaje. Tak, przymierzę, że wiesz, jak masz te przypowiednie i nagle możesz dopasować wydarzenia, które się zgrywają do nich, że one pasują, i nagle tak. coś tak klika, że... Ej, te przypowiednie to wszystko, może mają rację bytu, nie? To jest tak jak ze znajdywaniem sobie chorób, nie? Że tak. ej, mam, mam objawy, nie? To chyba jest to, nie? I to jest dokładnie na tych samych zasadach działa. I dlatego cały wątek właśnie rozmowy z płodem. Tak tutaj pominięto kompletnie narodziny dziecka. W książce ona miała parę latek, te, te dziecko. Tak, tak. Tutaj I tylko przypomin... na chwilę chyba w, we flashbacku była, nie? Anna taylor Joy, nie? Anna taylor, jako taylor ta Joy jako to dorosła to. już, jako tak. ta. Ale w książce ona normalnie była, chodziła, była... Bardzo dziwnie się wysławiała jak na swój wiek, bo była... Dzieckiem z wiedzą i wspomnieniami tam wszystkich matek zielonych i innych rzeczy, więc to bardzo wpłynęło na, na nią. Ale przypomnijmy, że w książce na przykład, to ona zabija barona Harkonena, tkując go gomjabarem. Hmm. Tutaj Teni uznał, że Okej. Okay, nie zróbmy super, szalon, zróbmy super, szaloną kobietę gadającą z płodem, i to, na, i to nadało jeszcze tego większego. To o tyle dobrze działa, że my oglądając Lady, Lady Jessica. Generalnie, jeżeli uczydasz książkę, to jest generalnie pozytywną postacią. Kochająca matka i tak dalej, która musiała wyrzec się pewnych rzeczy, yy, buduje tą rzecz, żeby, yy, żeby ochronić Pola. Zależy jej na tym, żeby Pol żył, żeby tak dalej. Możesz tam dopatrywać się elementów, które, które są w środku, ale one są takie bardzo ukryte. Ponieważ film jest medium wizualnym i sam bardziej przedstawić, widzimy szaloną kobietę, ale czy na pewno szaloną? Rozmawia ze swoim płodem. To totalnie sprawia wrażenie wariatki. Ale jednocześnie... Ale ma, ma, no właśnie. Ale z drugiej strony Paul <laughs> potem widzi i też rozmawia na chwilę w jakichś wspomnieniach tak. z tym. I to daje nam taki obraz takiej postaci, której nie jesteśmy w stanie odgadnąć w pełnych intencji. Bo tak, ona jest tak. jednocześnie szalona, ale bardzo sprytna. Yy, jak ona mówi o tym, że musimy najpierw dotrzeć do tych najsłabszych. Tych się na, wykorzystać strach i myślisz taki ona jest przerażająca tak. w tym momencie? To, to ale tak, ja myślę, że myślę, że wie, że w niej siedzi ta potrzeba zemsty i to zbudowanie pola jako też tej swojej broni, to tak. jest, wie, że ona go kocha, ale też wie, że może go Właśnie uzdrowić. Żeby, ona ma tyle tak, że... tak, bo wiesz, jakie ona podejmuje ryzyko na przykład, no kurczę, bierze tą tłuciznę, nie, chociaż jest w ciąży i żeby stać się tą tutaj główną, tą Bene i tą, tą matką tutaj no, no, nadrzędną. To nie jest do końca ryzyko, bo Steel Gary mówi, jaka jest alternatywa. No tak, 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 ale zawsze wiesz, że no, dziecko, nie? I, i, ale wiesz, to dziecko nie, też by nie, zginęło. No, bo... no, ta, no w sumie tak, no racja. Dobra, 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 to tu mnie masz. Tu <laughs> <laughs> zapomniałem, no. Stilgar no. powiedział, że to dosyć nie jest wybór. To, tak, 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 tak że, tak, że jej, woda, jej woda trafi do tego tutaj zbiornika, jak... E, ona ryzykuje życiem syna. Ponieważ to, że polio pije, a nigdy żaden mężczyzna nigdy nie był w stanie wypić. A ona jest przekonana, że jak tak, polio tak. wypije, to będzie super. Tutaj już wchodzimy. Tak, tak, tak. Ryzy, że on się stanie tym pierwszym, pierwszym, nie? Że, męskim. Kwisak no, szalerów, ja właśnie, chadera, który łączy te. Tak. I y, tak, ale jeszcze, y, więc jak jesteśmy przy postaciach. Y, tutaj oczywiście dużo mniej miejsca ma y, sam Baron Harkonnen. On miał być tym w pierwszej części, dlatego ja żałuję, bo trochę go trochę jest. Nie No Harkon no, jest nie? On się to jest jednak tym takim bardziej wizualnym y, gimikiem. Mamy Uważam, to że się tak, zlatuje, no. jedną, to jest Starsgard, który. Ale tą scenę na arenie, gdzie nie musi się jest musi latać jest wybitna. Ale poza, to jest żaba, który siedzi tam na górze. Nie? Tak, tak, tak. Ale wiesz, dałem, to jest mój prezent dla ciebie. Wszystkiego najlepszego, się najlepszego. kuzynie Piękny. Tak, ale poza tym uważam, że jeżeli miałbym jakieś zarzuty, to, to uważam, że skarżę. Tak, ta scena, ta scena, ta scena, ta scena jego śmierci, ona była tak nagła, ja nagle nie zauważyłem, co się dzieje. nie? Jak, jak to oglądałem, mówię: Okej, okay, już, już po wszystkim. No, no właśnie z tym mam problem. O tyle, co yy, książka to było bardzo ważne, bo to ta, ta wnuczka, to małe dziecko go zabiło i tak dalej. Yy, nie mówię, żeby było zgodnie z książką, bo fajnie, że poszedł na własne ustawienia, ale jakiś. Jakoś wie, większą... Po, znaczy, jakaś co, ja, ja, ja czułem niedosyt po prostu. Jak jakaś poetycki element mógłby tu być jakiś, tak. który, który tak jak to, wiesz, tam niespodziewane, tak jak y, tam było, to chodziło, że no, to było niespodziewane dla niego, tak? Tak jak on zaskoczył atrydów, tak ostatecznie on się nie spodziewał, że ta, ma, ta mała, malutka dziewczynka wejdzie i go zabije. A to był chłop, który myślał na 10 kroków do przodu. Tak, tutaj to było takie za bardzo... Za bardzo... Znaczy, tak jak mówię, nie, nie czułem to niedosyt, nie? nie? czułem siły tej zemsty Pola w tym ja, ja, momencie. Jakaś, jakaś poetyckość w tym tak, zabrakło, nie? Tak, tak. I chodzi dalej o, o Harkonnenów, za to y, mm, trochę więcej ma miejsca Dave Batista, który jest, ma bardzo fajną rolę uważam. Myślę, że, tym... że mi się wydaje, że ra on jako Raban nawet więcej wyciągnął z tej roli niż było w scenariuszu. Du dużo więcej niż było tak. w książce i w scenariuszu. Tu Raban jest tym naprawdę fajnie pokazanym, tu, tu miotającym się. E emocjonalność jego robi. Tak, bardzo dużo. Batista świetnie tu wypadł. To był ten gość, który dostał zadanie. Wydawało się, jak już załatwili atrydów, to będzie z górki od tej pory. Hmm. A chłop po nocach nie śpi. Tam jest ten motyw, kiedy on, gość mu mówi, Czy ja bym mógł zachorować, żeby tutaj odpoczął. Ten i ten mu łeb rozwala. No. Jak tu odpocząć? Szczu, ale pierwsza scena, jak się pojawia, szczury, szczury, szczury. Tak, szczury. On w on chodzi wreszcie, to jest ten gość, który już postradał zmysły przez to, że, że te teraz to już miała być sielanka. Tak, w tym tak. momencie. O, od tej o, no, pory wszystkie już... karty w rękach. Wszystkie karty w rękach. Nie a zniszczeni, zniszczeni, nie zniszczeni ruchu, już teraz to, to powinna być kwestia formalności, żeby to się o tym zająć. A ty a to musi się coraz bardziej, nie spod kontroli, Jest ta świetna scena, w której. Y, on ucieka. Ten motyw, kiedy on tam idzie i tak, czy. Ale tak Tutaj chodź na Panic... solo, lecimy! Ale postać, to najpierw idzie, wieś ciężki chłopnie idzie powoli. Ma za sobą tutaj całą armię, masakry, nie, całą armię. Do... A za chwilę ucieka smutny chłop, nie? panicznie, patrzy się za siebie. Nie nagle jakieś ta, ta jedna z tych z, z Fremenów skakuje do tego, on jest przerażony. I też krzyczy za Muadiba i on to tak. widzi też jako ten demon pustyni tak. i, i to wszystko A co się pięknie to też, i to też podbuduje tę legendę Muadiba w tym filmie, nie? podczas tak, po jak ta postać tak. na to reaguje, to jest znakomicie. Ja osobiście nie pamiętam tego w książce w książce, więc możecie mnie poprawić, ale ja nie przypominam sobie, żeby Garni miał okazję się zemścić i zabić Te Rabana w książce. A, to, a, tu, a, a o tyle, co z Baronem Harkonnenem Deni gdzieś tam to wyparł, tak je, jeśli nie ma tego w książce, a wydaje mi się, że nie ma, tak tutaj dopiął tą poezję, bo cały wątek był budowany, i to też był w książce, że hmm. Garni cierpiał, miał bliznę, stracił rodzinę i tak dalej, bo właśnie Raban go dorwał, a, a to, to, że, to, że to on mówi, mama... może zabić Rabana. To jest takie, taka poetycka klamra, która była tak, potrzebna. Mi się, mi się ten wątek bardzo podobał i to też fajnie, że on nie zapomniał o takiej postaci jak Garnie, nie? Że dał mu cały dopięty wątek. Mamy ten moment, gdzie on wspomina, nie? Że patrz, mam tak. bliznę po porabanie, nie? I gdy dochodzi do tego momentu, że on może się zemścić, to w taki basie poetycki sposób, nie? To pasuje też... Wiesz co, To pasuje do tej popatyczności Dune'a, ale takiej pozytywnej, że tak. to musi być w ten sposób pokazane, nie? I wiesz, ale ale, się ale robi całe, to się robi to bezceremonialnie, całe... nie? On przychodzi i właściwie tego Rabana... praktycznie tak, robimy egzekucję, to... to nie jest jej wielki pojedynek. Nie, 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 to jest, to jest egzekucja, to jest nagła, ale i tak masz tą całą miscynizację, wiesz, światło, wszystko, jak tak, się tak, tak, Raban ucieka, jest już gotowy do wyjścia. To jest ba bardzo, ki bardzo filmowe, ale też bardzo w taki, wiesz, właśnie blockbusterowy sposób, nie? Że jako widz czujesz taki, fuck yeah", nie? Zrobił to. Tak, absolutnie. Niesamowite, że, nie, że, 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 naj, że jak będę mówił, że najgorzej z Harkonnenów wypadnie właśnie Baron, czyli ta najważniejsza postać, która rzekomo jest tutaj, wiesz, tak, to, to jest tak, ten tak. wielki stratek i, i, I gra z Z Harkonnenów, naj, najlepszy aktor z Harkonnenów, nie? Tak, bo a Austin to, Butler a, to najmniej do roboty, bo, bo oczywiście musimy przejść do absolutnie błyszczącej postaci w tym filmie, czyli nowy Harkonnen w tym filmie, w tej, w tej części, czyli Fade Routha. Austin Butler, który tutaj... Jeżdża po prostu w. On ma, on ma świetne wejście. Pierwsze słowo to, to jest ten taki. Szybka podbudówka. Dostajesz informację od postaci księżniczki, którą Florence gra. On jest psychopatą. Że to nie ma znaczenia. Ważne, czy będziemy mogli go kontrolować. I wiele, wiele filmów. I De, De, Denis Villeneuve tutaj się zgadzam, że często za bardzo polegają na słowach. Bo rzeczy trzeba takie pokazywać. Ale po tym dialogu jest natychmiast przejście na fade'r'a'athę i od razu widzimy. Chłop bierze ten nóż, testuje go sobie tutaj dookoła. W ogóle ma jakieś. Od razu to wiesz, no, lizanie noża, oczywiście, to jest najbardziej tak, standardowy jest ja bogo, bogo, motyw. Bogo, u, u, uwielbiam, że on jest ten, on jest y, takim tego, inteligentnym sebą. Takim, tak, z jokerem, ale, ale wiesz, jednocześnie on wychodzi na tą arenę. Przepraszam, przepraszam wszystkich Seb Sebastianów, którzy do zagadnienia. Wychodzi na tę arenę i widzi tych koleci naćpanych i widzi tego jednego, który nie jest naczpany. I tam jest. Cena na jest świetna, bo jest ten motyw, w którym on walczy z tym gościem. Ten mówi wszystkiego najlepszego tam, bratanku. On to zauważa, widzi oczekiwania publiki, widzi co ma zrobić. I ten moment, jak on zrywa tarczę, mm. ją wywala, bo musi wszystkim pokazywać. A jednocześnie tam jest też wspomniane o tym przez tą matkę, yy, Benedżerit, że on jest. Psychopatą i tak dalej, ale jest również bardzo um, napędzany honorem jednocześnie. W tym całym jego pojebaństwie gdzieś ma ten element takiego honoru na zasadzie, jak ci, jak ci tacy goście dookoła wybiegają i chcą tam mm. powstrzymać tę walkę tam ranią tego, tego jednego typa. Zajebiste no designy, designy tych gości. No. A designy tych gości. Tak, to, to w ogóle świetne. I oczywiście na końcu mówić do, 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 do tego gościa, dobrze walczyłeś. Tak, ja ale dalej, wiesz, to, wiesz, to, wiesz, to to jest też tak, że on jest honorowy, ale od pewnego momentu, że czuje, że musi być, że to jest to. Bo umów on cały czas walczył z tymi gośćmi Z on, Za każdym razem, jak wychodził na arenę, to ci goście byli przećpani, nie, bo mamy tą tak. scenę wcześniej, że tym razem nie dostaniesz narkotyku, nie. Tak, a, ale on mu mówi. To, to mu też mówi baron, że okej, okay, jak chcesz pokazać, robić show i tego typu rzeczy, mm. to możesz się bawić. Ale jak chcesz pokazać i być przywódcą i mówi on do niego, że wręcz imperatorem możesz zostać, no to już musisz zupełnie inaczej tak, tak, tak. pokazać się. Z innej tak, strony. to to bardzo fajnie ci charakteryzuje właśnie Harkonnenów, tak ogólnie jako jako rudnie, że to to jest banda pozerów przede wszystkim. Nie? Tak. No gość, jego spotkanie z Rabanem i jak mu każe buty swoje całować. Tak, 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 że oni muszą wszystko, to ma wyglądać, nie? To właśnie, ale Raban, Fejdrauta, no i kurczę, <laughs> Baron Wladimir, nie? Z tym, wiesz, swoim tak. tronem latającym, z wanną, nie? Ze wszystkim. O Jezu, tak, ta scena, muszą... jak, te, jak, jak są jakieś krzyki, tam wiesz, I te, kobiety te kobiety potem zamordowane leżą. O, oh fuck. Do designów jeszcze przejdziemy, bo ja chcę im oddzielnie poświęcić jeszcze mały segment. Ale, ale Rauta do, do samego końca, to jest właśnie ta postać, która nie musi dużo mówić. Ale Austin Butler każdym, nie, każdym jest... gestem, każdym uśmiechem, każdym. On jest hipnotyzujący. Ja nie chciałem, żeby on z ekranu znikał, nie? On był tak po prostu elektryzujący. Ten motem, kiedy już y... mówi Paul do cesarza, y... że stawaj albo wybierz czempiona, i on z tyłu mówi: I'm here at 3 y... <laughs> I wiesz, że on tutaj już tylko się pali do tej walki, i potem w walce z Polem pokazuje, że. Może i tam na arenie to byli przede wszystkim kolesie na pani, ale to nie ujmuje mu nic z jego umiejętności. Gość był absolutnym rzeźnikiem. I, i, i jakby w każdej chwili by pokazywał. A to wiemy, że też go to zgubiło, że on przez, przez pewnie lata wiesz, miał te pokazówki, gdzie wiemy, że miał umiejętności, ale one były przytępione przez to, że walczył z naćpanymi gośćmi. Być może. No, ale, no. Ale, ale dalej wiesz, walczył świetnie nawet. Nie, no tak, też. tak, tak, tak. Nie, no, on był pewny siebie, nie to przede wszystkim. Tak. Był fantastycznie na tym poziomie zbudowany, nie, że on by więc... wszystko wykorzystywał każdą okazję, nie, kiedy może się pokazać. To jest postać, która właśnie nie potrzeba wielu słów, ale tak już był cholernie hipnotyzujący. Więc no. dla mnie, z, jeżeli mam powiedzieć, tutaj podsumowując, postacie, choć wszystkie właściwie wypadły dobrze, ale jakbym miał powiedzieć o takie naprawdę tutaj yy, najlepsze to byłoby Chani, to byłby Fade Routha, i to byłby Stilgar właśnie ze względu na przemianę. Byłyby trzy postacie, które byłyby dla mnie tutaj naj, najciekawsze, naj, najbardziej intrygujące. Bo masz psychopatę masz i, i Stilgar i Chani jako dwa przeciwieństwa. Mm -hmm. Czyli dwie osoby, które zaczynają od punktu widzenia pol. Jedna skręca cały czas, ciągnijmy go w stronę bycia polem, a druga już jest wielkim Mesjaszem, Mładibem I one też się fajnie kontrastują. Tak, tak, ja się zupełnie zgadzam. Nie? To są te, te trzy postacie, które tutaj były. Tym taką, taką trójcą, która ci budowała ten film, nie? Na różnych mm -hmm. tych, no, obok, wiesz, która, która otaczała Maliba, nie? Bo to pole jest, tak. wiadomo. O nim jest opowieść. Nie, jakby Jessica też i tak dalej, tu nie ma o czym tak, mówić. Tak, ale wiesz to mi się w ogóle podobało też te, postacie, które przemykały nawet gdzieś tam na drugim planie, które były super zaisywane, bo one robiły wrażenie. E, Lia Sido, tak jak już mówiłeś, e, Znakomity ten moment. Mikrorulka, mikro ale, 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 ale prezencja. Tak, ale wiesz, i, i, I też od razu ci określa tego Feydrauta dokładnie, nie? że to jest e, gość psychopata, ale możesz go w najprostszy sposób kontrolować, to co najlepiej wychodzi Bene serit, tak, tak. No wiesz, e, e, sprawy cielesne, nie? i tak. mamy go wiesz, w rękach. I tak, no, jeszcze, albo... jeszcze od razu ród zabezpieczony. Tak, 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 one są przygotowane na wszystko. Nie, ja, kurczę uwielbiam tutaj, że to tak prosto, ale wiesz, to są skomplikowane rzeczy, ale w tak prosty sposób są wyłożone, nie? Że... Wiesz, w porównaniu do jedynki, nie? Tam było dużo tego chaosu, nie? Dobra, ci są stąd, ci są stąd, ci są... To, 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 to. to, to. książkę, ale czułem takie... Miałem takie poczucie chaosu, nie? Tutaj było wszystko tak czyściutko. Wszystkie przejścia, wszystko, co kombinują. Wszystkie spiski, tajemnice. Tak, było no, jakoś tak, jakoś bardziej ułożone. Z tych drugo... Z tych nawet trzeciego planowych postaci, to muszę powiedzieć, że tak. Florence Pugh nie powiem, że jest niewykorzystana, bo zagrała to, co miała zagrać oczywiście, bo to jest miała być po prostu książka. Florence ale... Pugh była takim ona była najbardziej od ekspozycji, nie? Tak, ona miała siedzieć no. i ten dziennik pisać. I to trochę jak, jak w książce. Na, w tej no, w, to przez ona nie miała tu wiele. Część. To znaczy, nie, w książce wiesz, co, ona miała dużo więcej spotkań z Fade Routhą. Ona no tak, dużo tak, więcej tak, czasu tak tak, 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 ale wiesz, ale Routhu. chodzi mi o ten, wiesz, to jej funkcję, że zaczynało się, wiesz, list, ten, to, to jest z pamiętników Irulany, nie? To trochę też tak było momentami, że ona du du dużo, dużo tłumaczyła, nie? Ale znaczy, nawet nie tak dużo, bo w znaczy, drużynie to, jej, jest to jej, film Wilenewa, nie? Jej rola została bardzo przyćmiona. Nie mogę, żebym na to jakoś strasznie narzekał, dlatego, że Villeneuve podjął konkretne decyzje i jak zawsze będę temu przyklaskiwał, dzięki którym, no, nie było miejsca i ten film i tak jest bardzo długi i jeżeli chciałbyś jeszcze księżniczce robić cały wątek taki jak w książce, no to on by trwał jeszcze 5 godzin. Nie, nie, to było niepotrzebne, bo mamy cały a, następny film. A trzeba film. skupić się na ważniejszych rzeczach i tu były, i ja zawsze, dlatego jestem pod wrażeniem, jak reżyser bierze materiał źródłowy i stwierdza, dobrze, nie pokażemy wszystkiego, yy, Niektóre rzeczy musimy pokazać w inny sposób, niektóre rzeczy możemy, musimy uwypuklić na ekranie, ale przez to inne musimy schować, yy, żeby, to, żeby to wybrzmiało. I tutaj to zadziałało mhm. świetnie. No i tak samo Christopher Walken, jakby on... No, tylko że cesarz jakby nigdy nie miał być ważny, tak mam wrażenie, i to, i to odbyło w książce tak samo jest jakby. Yy, I wydaje mi się, że Christopher Walken miał zagrać tego zmęczonego, starego gościa, który już bardzo się hmm. przywykł do tej całej akcji, zrobił ten swój ruch, ale jest już tak bardzo hmm, rozsiadł no się już na tym swoim tronie, że smutny, on już właściwie... Złamany, oszukany, imperier, władca całego znanego świata, nie? Gość, który musiał odstrzelić Leto, który był jego jednocześnie zaufanym gościem i, i zrobił coś, czego żałuje, ale nie żałuje i tak jest gdzieś pomiędzy hmm. tym wszystkim. To nie była duża rola, ale ja miałem wrażenie, że on miał zagrać, powiedział... Villeneuve-Walkenowi graj zmęczonego i, i, i starego władcę, któremu już się nic nie chce. No. Tyle. Mm. A jeśli chodzi o kwestię wizualną. E, Wiesz, to to jeszcze. jeszcze ja tylko dodam jedną rzecz do wizualnych i to takich rzeczy, które trochę mnie, lekko, lekko mnie obodły, to to y, jak tutaj sardukarzy stali się tymi Czytały Tak, tak, i kitowcami trochę, że biedyncy oni byli budowani, jak to wiesz, największe zagrożenie, nie? jak ci, którzy po prostu zmiażdżą każdą armię. Zresztą od tego się zaczyna ten film, nie wiesz, palenie stosów z łog, nie które tutaj zrobili rzeźnie zupełną. A oni tej, wiesz, było za dużo tych scen, ja cenię to, że freemanów pokazali w ten zajebisty sposób, jako tych zajebistych ninja, nie? Ale oni jednak po prostu tak padali, nie? Jak było każda, każda akcja, to puk, 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 leżą wszyscy sami ja sobie myślę, kurde, no... To był plus jedynki, nie? Że oni byli tym naprawdę wielkim zagrożeniem, tutaj ich odstrzeliwujesz jak w grze komputerowej trochę, nie? Ja powiem, jeżeli, jeżeli mam na jeszcze powiedzieć w takim razie, dlaczego jedynka jeszcze bardziej traci w ten sposób, to yy, właśnie przez śmierć barona. W jedynce ustanowiono ci Gom-Jabbar jako tą wielką truciznę, to, ten, ten motyw, że to tam wiesz, jedną kłucie mm. i cię zabije, Tutaj mamy ten moment tylko, gdzie Igła się pojawia w okolicy Feydrauthy. Ale poza tym, e, wiesz, cała idea, że właśnie od Gom-Jabbar umarł Baron. E, w dwójce to nie ma znaczenia. Jeżeli obejrzysz dwójkę jako samodzielny film, to znowu ja chwalę, to nikt nawet nie wspomina o tej truciźnie. Ona nie istnieje i to nie ma znaczenia. Ale jeśli obejrzysz to razem z jedynką, to nagle masz tą truciznę, która gdzieś ona służy tylko do tego, żeby człowiek, tak, żeby wiesz, chłop no wsadzał może... rękę do skrzynki. Tak, może Villeneuve ma. Pomy, bo skrzynka też się tutaj pojawiła zresztą tak. w swojej z ale może Wilenew ma jakiś pomysł jeszcze na to w trzeciej części, ale wiesz co, to, 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 to mi też, znaczy nie, ja rozumiem ten zabieg Wilenewa, nie, bo wie, w ale. książce było to tak, że okej, okay, Gom Jabbar jest traktowany jako jedyna rzecz, którą możesz zabić Harkonnena, i Harkonnen był pokazany jako ten, wiesz, prawie że istota nieśmiertelna, niezniszczalna, nie nie dziecko go morduje tą jedną najstraszniejszą trucizną tak. we wszechświecie, nie, która może go zabić, nie. Tutaj Villeneuve poszedł w tą stronę, że hej, Barona Harkonnen jest, kreuje się na tego nieśmiertelnego, wielkiego, jak wszyscy jak Harkonnenowie, to, nie? Ale jak coś... się zwy... po schodach i po prostu możesz dostaje go. się po schodach, możesz mu wbić zwykły nóż w gardło i on A potem umiera, mrówki nie? go zjedzą na pustyni. I wiesz, i, ale ja, I ja, szanuję, jest... że ja szanuję, ja szanuję, bo to też, jest jakiś ja też, wybór, nie? To ma ja, sens ja, faularnie. Nie, to, to działa w dwójce, po prostu mówię, że jeżeli zestawisz tak. to z jedynką, to gdzieś tam to się tak, zaczyna... Nie, bo jak ja bym miał wybierać, ja lubię ten motyw, nie? Że jest to właśnie ta jedna rzecz, która może go Nie, to jest poetyckie. No. E, a, no, ale wiesz, że tak, nie to dziecko, bajsze... bo ja mówię, że dziecko zabiło, mówię, że ta y, kobieta, nie? Bo to y, Lady Jessica, nie? I ta, która uchodziła za tą słabszą, nie? I to bo Lady nie, Jessica. Nie, no go, go, go zabija dziecko. Nie, Jezu, tak, dziecko go zabija. Czeka, no zabija wnuczka zabiła. i mówi dziadku do niego. Tak, dobrze, 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 dobrze bo mi się już nałożyło. Przepraszam, jak książkę czytałem dawno temu, nie? No nie, chcę, nie, chcę, nie, chcę, nie chcę się odnosić do książki cały czas, o filmie mówimy, tak, dziecko. To, to to nie, dobrze nie, powiedziałem. Ja tylko chcę jeszcze powiedzieć, że będzie tu problem z dalszymi częściami, bo chcę tylko przypomnieć, że. Dziecko, które go zabija, jest potem z nim powiązane, i potem duch barona Harkonnena opętuje to dziecko. No, tak, nie, ale to jest, Tam już pan w scenie, tam imperator, nie, klony imperatora, nie? Hej, pamiętam, Baron tam... Harkonnen, Samhaw, Baron Harkonnen, Ritter. Ja to ja nie dnia. będę nic mówił, ale ja nie będę nic mówił, ale lubiliście, lubi Jasona są na jako <gryso> na i O, panie, będzie ich dziesięciu. Ale nie, to to. <gryso> Nie, ja, by, ja chcę następne książki, na ja serio, ja chcę, żeby cała seria powstała, bo tam to się dzieją cyrki zupełne. To jest tak, jak nie, którzy określają, do, dobra część, powalona część, a od tej pory wszyscy są napaleni. Tak. tak. O Jezu, tam jest, tam jest Ruchańska w Kulin No, ale nie o książkach, wracamy tak, nie, do filmu. Wracamy do filmu pod... Tak, tak, ale myślę, że, czekaj, bo dobrze mówiłem, że tak, bo gównuszka zabiła, a, czekaj, kogo Relady Jessica sprzątnęła? Nie pamiętam, kogo sprzątnęła. A... Albo prostu mi się jeszcze nałożyło. Nie, nie chcę tutaj Wracamy tworzyć oddzielania. Wracamy do filmu. Chcę dobrze mówiłem dobrze chcę była. o tej wizualnej stronie. Mhm. Bo za każdym razem, wiadomo, pustynia to pustynia, wygląda pięknie, ta latająca prze prze przeprawa i tak dalej. E no, te yy, czerwie, które mamy tutaj jeszcze okazję bardziej zobaczyć, bo jeżdżą na nich, więc ten wątek jakby jeszcze bardziej wybrzmiewa. Jest to oczywiście nadchodzący pol, i zanim ten czerw, który, z którego zsiadł, wiesz, to ten, ta scena, która idzie, którą jeszcze bardziej buduje. Ale okej, okay, to już było w jedynce. Natomiast tutaj dostaliśmy dużo większy zostaliśmy wystawieni bardziej na Harkonnenów, bo w pierwszej części mieliśmy tylko ten, tą jadalnię barona właściwie, tą, ten, ten tam, gdzie on tam siedział i sobie tam gadał z tym swoim doradcą. Natomiast tutaj mieliśmy tą arenę, mieliśmy jakiś tam ich pałac, mieliśmy jakieś elementy kwatery, fejdrałsy. Byłem tak bardzo zahipnotyzowany tą sterylnością Harkonnenów. Mhm. Tam jakby wszystko było tak sterylne i to jest idą przez te korytarze. Wchodzą do tego. Jest ta komnata tej postaci Liesidu, li I mówi, to są moje komnaty. Wchodzi tam jest tylko to łoże właściwie nic więcej, czarne i, 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 i pusto. Te przestrzenie kurczę jak e, dzisiejsze te korporacyjne budynki, nie? Tak, ogromne przestrzenie tak. jedna rzecz stoi, nie? Tak, Ale... tak, czarne, czarne płyty wszędzie, wszystko, Wszystko. Wsz wszyscy idealnie wszyscy. łysi, yy, wszyscy, ten, ten, grupa i kobiety, mężczyźni, nie? Bez, 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 bez wyjątku. Tak jak mówiliśmy, te fajerwerki implodujące, yy, ta, 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 ta naprawdę taka czysta, przerażająca sterylność właśnie design tych gości na arenie, co tam biegali z tymi dziwnymi jakimiś hełmami czy ciężko jak to nazwać. Uważam, że y, wszystko, jakby za każdym razem, kiedy wracaliśmy do przestrzeni harkonenów, to wchodziła we mnie taka hipnotyczna, jakaś taka rzecz, która była, nie pozwalała mi się od tego oderwać. W mm -hmm. bardzo niepokojący sposób to było wszystko oczywiście przedstawione. To miało być takie cholernie, budząc jakiś taki niepokój wzbudzający w nas, ale jednocześnie niesamowicie hipnotyzujący. No bo tak jak mówię, Reszta, jakby tutaj ciężko mi więcej powiedzieć, bo to już widzieliśmy w jednymce wszystko, co było mhm. tu a, a, ale, ale, ale jakby ten cały, cały element Harkonnenów. Wow. Także nie, nie, wizualnie pokazywanie tych e, kultur i różnic między nimi, właśnie ta kultura u Harkonnenów, nie? właśnie ta sterylność, to, to wyciszenie, ale ta, ta dzikość, która w nich buzuje, jak nagle są te wybuchy, to one wiesz, absolutnie paraliżują. I mamy zestawionych z nich tych Fremenów, którzy idą w tą stronę plemienną, jeśli chodzi wiesz o Brudni ubrania, są o designu, cały czas tak, tak, piach, bo Tak, miejsce. ale oni też ale umią idealnie przetrwać na pustyni i ja kocham te ciche chodzenie, nie? Jak oni się poruszają, jak na przykład wchodzą na jakąś ścianę i tak. Nie nic, nic nie słychać. to Jest, jest tak e... robiące wrażenie, wyrażenie, że no, mm. różnica w ubraniach ci ci żołnierze, którzy w ogóle ten moment, kiedy przychodzą ci żołnierze i tak i mówią że czerwie i tak w, nagle wlatują na tą górę. A, a tych antygrawitacyjnych, mhm. tych, jest takie ciche i lecą, a i szukają później, czerwi. Te, tak, tak, a później te sceny jak oni spadają i masz tylko takie puf, puf, puf. świetnie jest dźwięk ograny a. w tym filmie. No. Zbroje ich te z takim, one takie są przepastne z tym odwirowywaniem, żeby tutaj tak, tak, tak. Yy, klimatyzacja w środku była. Wielgachne zbroje do, 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 do tych bardzo przylegających do ciała Skafandrów, fremenów. I jakby ten, tak, ten tak, kontrast ogóle, cały czas fajnie uderza. Tak, ja, ja w ogóle lubię to, jak e, e, Villeneuve buduje ten świat i rozwija mitologię właśnie z. Przez to, że nam pokazuje rzeczy, a nie tylko o nich mówi, jak działają. E, jak na przykład, wiesz, te przestrzenie fremenów, gdzie oni tą wodę zbierają, nie? Nie hmm. muszą dużo tłumaczyć, nie? Tylko pokazują, że, ej, ściągają wodę tutaj z tego, którego nieśli przez pustynię. To jest, wiesz, to jest cał, cał, cały długi proces, nie? Był ten tak. pokonany, zapomniałem, jak on się nazywał, jammies. J, jasmin, jammie's Jammie's nie? Jak go nieśli, później ściągają z niego wodę, dolewają do tych wielkich akwenów, gdzie zbierają wodę z ludzi, nie? I to robi takie wrażenie. Stilgar chwilę tłumaczy, mówi, że to jest ta święta Nie, tak, tak, woda, ale, to jest, to ale wiesz, ale to jest, jest pokazane w trakcie, kiedy. On tak. Rzuca to, nie musi dokładnie tego tłumaczyć, bo my to wszystko widzimy, co oni tak. robią, nie? Tak, 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 tak. Tak, Ale w ogóle też to, że oni wykorzystują tą wodę i też, wiesz, różnice. najpierw ściągają wodę z każdego, żeby ani kropelki nie urodzić, jak on wiesz, bierze łzę tę, e, Lady Jessica, tak, nie? Nie, nie? Nie, 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 nie jest nawet za zmarłych. A, wiesz, a później, jak już jest tyle trupów pada, oni je po prostu, wiesz, palą, nie? Tak, ale jednocześnie, jak jest, jak jest tylko kilka tych trupów, to oni przybiegają na przykład i ściągają tą wodę najpierw. Tak, on tak, mówi, tak. Że ale, ale... Płynie, i w ich żyłach płynie zatruta woda, ale nie, nie. Tak, 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 ale, ale jest ten moment pod koniec. Jak już wiesz, są te tak. stosy, to, to po prostu wiesz, tam zaczynają je wypalać. Oni dzia zaczynają działać jak Harkonenowie w którymś momencie, nie, bo to ma pokazać, że tak. oni się na siebie nakładają dosyć mocno. Tak, ale tak, albo no, na No, no, mamy, jakby cały. To, ale... Nakładają, no bo w momencie, w którym. Paul mówi dosłownie, jestem Harkonenem, no. więc wygramy będąc Harkonenami. To jest super, jakby to. Tutaj to pasuje idealnie, nie? I ci nawet budowuje kolejne poziomy. Jakby to były znowu gwiezdne wojny, to. Tutaj to działa. <śmien away> tak, tutaj to działa, tak. I też, ale to z tych takich małych rzeczy, ja na przykład uwierzyłem to, że mamy pokazaną całkiem fajnie scenę tutaj współżycia, miłości. I to też jest nadbudowane tym, jak ten świat działa, bo mam, oni to robią w namiocie, który zbiera wodę. wodę. Tak, i tam tam nie może Tam nie ma opcji, tak, żeby dlatego, coś... Bo tam jeszcze tam, że nie się, się po co, nie? I te, te, te wiesz, tyle wody, tyle i tego. Nie, tam wszystko działa. Wszystko, ale to tak samo, jak jest impreza. Ta, i powiedzmy impreza. No ten moment, kiedy Żeby nie dostaje, imię, tak? A, ten okay. Pol, kiedy dostaje imię Muadip i tak dalej, też siedzą w tym namiocie. Tam mogą krzyczeć i tak dalej i się wypocić, bo namiot wszystko i tak ściągnie. Znakomite. Nie jestem. Ja tak, w... No i wymiotowanie oczywiście. Tak. Nie, <laughs> nie, nie zmarnuj nie, nie. tego, nie zmarnuj, nie nie, brął. No. Nie, <laughs> tak. fantastyczne. No, więc tak pod sumo, pod słowem podsumowania, kawał dobrego filmu. Cieszę się, że. Znowu się z panem Wilenewem polubiliśmy, bo się na chwilę, że tak powiem, rozeszły nasze drogi przy pierwszej dunie. wiele które książkowe, które bardzo cenię, a tu akurat no, 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 się, no, no, nie, no nie kliknęliśmy się, że tak powiem. Ale drugą dunę oglądało mi się absolutnie z przyjemnością. Ona jest postaciocentryczna, widzę rozwój postaci, widzę wielowarstwowość postaci, różne intrygi. Nie jest to film idealny, tak jak mówię, widzę parę rzeczy, które mogły wypaść lepiej ale to są pierdoły tak naprawdę. Jakby film sam oglądałem naprawdę z przejęciem, ma ciekawy morał, ma ciekawą drogę od bohatera do prawdopodobnie potwora, jeżeli na to popatrzysz. Z wszystkimi jakby tutaj tymi właśnie uzbrajaniem wiary, czym są samospełniające się przepowiednie i, i proroctwa, które zostaną odczytywane na potrzeby narracji, która jest ci akurat potrzebna. E, Ta, więc on to, daje też konkretne to... komentarze do tego typu rzeczy. Tak, ja to wiesz, to w, w pełni czuję tą unikalność. W końcu narracji Herberta, nie, bo wiem, że Herbert buddysta, zainteresowany islamem, robiący książkę, która też jest przetworzeniem religii chrześcijańskiej. Wszystko to jest wymieszane w bardzo oryginalny sposób i tutaj to wybrzmiewa po całości, nie? Są ważne pytania stawiane, ale cały czas na pierwszym planie, tak jak mówiłeś, są postacie, nie? I one się tutaj liczą. W końcu i tutaj po zakończeniu, zaczęli iść napisy końcowe, ja naprawdę w końcu pomyślałem, ej, czekam. Bardzo na trzecią część, bo się podjarałem tym, co tutaj się pojawiło, nie? I to jest, ja cały czas, to nie jest arcydzieło jeszcze, nie? Może, może będzie po trzeciej części, nie? Ja, to może być jedna z najlepszych trylogii, wiesz, jak ostatecznie zobaczymy, nie? Ja wiem, że raczej do jedynki nie, nie przekonam nie się, przekonam. już bym oglądałem, kilka, próbowałem kilka podejść nie? Ale czuję, że jak zobaczymy tą całość, to może być naprawdę trylogia zapamiętana, wiesz, w historii już na, całość, Przy czym na ciekawe, no, żeby zrobić Mesjasza Dune'y, no. szczerze mówiąc, żeby był ciekawy oglądanie filmowo, to tutaj Wilenew już musi zrobić, on musi stopniować. Jak w jedynce nie robi, robił bardzo drobne odejścia, w dwójce zrobił już większe. Uważam, że jeśli Mesjasz Dune'y ma zostać zekranizowany tak, żeby był dobry do oglądania, to tutaj już Wilenew musi zrobić bardzo poważną <grym> vivisekcję tak. i, ja. i, i potem prze, przetworzenie tego scenariusza, bo jeden do jednego to, to Mesjasza Dune'y nie, nie, nie zrobi. Nie, 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 ale ja, ja w niego wierzę po tej części. Nie? Bo on tutaj naprawdę tak. bardzo. No, tu już pokazał, odejście. że umie się w tym odnaleźć. Tak, ta część jest po prostu odważna, nie? W porównaniu ale, do jedynki. Ale ja, Dużo ja chcę ten element, o którym powiedziałeś, ja nie uważam, żeby ten film. Wiem, że to są zarzuty, ja nie uważam, żeby on się kończył cliffhangerem. No nie, on jest. Dla, tak jak mówiłem wcześniej, on jest dla mnie podsumowaniem to konkretnego. Start świętej wojny to jest to, czego cały film od samego początku obawiał się Pol. do niej dochodzi. To jest finał. Tak, tak, jasne. No, by, by, Możemy by, by, dostać ale... ciąg dalszy, ale jakby sam moment, w którym startuje święta wojna, yy, to jest finał te, te, tej historii. Jakby ziściło się to to Fatum, które wisiało cały czas nad nim. Tak, ale wiesz to to jest tak jak w Imperium, kiedy atakuje, nie? Masz tak. domknięty konkretny wątek, tak. będziesz miał coś dalej, bo jest moment, wiesz, tutaj rozgorzało w kosmosie, tak. będą tak. się solo rzeczy. Porwany ale tak masz, dalej. tak, ale masz masz otwarte wątki, ale konkretny masz domknięty, Nie tutaj tak masz samo, coś się domknęło, masz nowe rozpoczęcie wojna, nie? nie wiesz, ktoś oczekiwał, że po tych trzech godzinach dostanie jeszcze całą świętą wojnę. <laughs> <laughs> A nie może zakończyć wiesz w innym momencie, nie? To musisz zakończyć rozpoczęcie wojny, bo to jest no, kluczowe książka się nie kończyła startem wojny. No tak, 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 ale tutaj, tutaj ja mówię jak film. Ja, ja się cieszę, jak ja się bardzo filmu. cieszę, że to tak, się skończyło. Tak, tak. bo To właśnie, bo książka się tak nie kończyła, a dopiero później miałeś ten Dla wątek. Dla mnie to było ide idealne domknięcie, nie po tej przemowie Pola i tym co się a działo tu, wcześniej. A tu to jest właśnie domyka ten wątek od początku. Pol boi się Wielkiej Świętej Wojny, głodu, który za nią idzie i tak dalej. I on się zaczyna i to jest, to jest ten moment, w którym bohater przed pełną drogę. W momencie, tak, w którym, tak. gdyby to była droga od zera do bohatera, to, to miałbyś tego bohatera, który na końcu osiąga to, co było mu pisane. Siada na tronie, yy, czy, czy cokolwiek robi, tak? Staje się wielkim bohaterem i tak dalej. Natomiast jeżeli odwrócimy tę historię i zrobimy jego historię, która ma iść w przeciwną stronę, to początek Świętej Wojny to jest, to jest równoznacznik z drogą bohatera, który właśnie zasiadłby na tronie i zaczęłaby się era dobrobytu, powiedzmy. To jest, tak, to jest tak, dokładnie tak. ten sam moment, tylko że w przeciwnej drodze. Tak, ja w ogóle się cieszę, że nie było tej ostatniej sceny, że Pol teraz zaczynamy świętą wojnę, nie, i Linkin Park, nie, koniec, koniec filmu. <laughs> <O, das, śmiech> cieszę że w tym o, momencie wiek. to nie nastąpiło, tylko że pokazali na to scenę nie? która mnie tak, tak emocjonuje. To było tak filmowe. Ja byłem tak pod wrażeniem, nie? Że ona idzie i to jest, wiesz, powolnie pokazane, nie? Tak. Idzie wściekła. Ona jest tym katalizatorem emocji w tym filmie, nie? Tak. Ona poznała tak. Pola jako człowieka. Ona zobaczyła najbardziej mocne na Tak. Wie, wiemy, że matka go pchała w tą stronę, nie? Żeby on się stał tym Mesjaszem, nie? I, i ty, 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 tutaj szedł w tą stronę potwora. Ona nie chciała, żeby był potworem, ale chciała, żeby był Mesjaszem, nie? Żeby tutaj... W, ona uważa, wysoko, że tak będzie samy... bezpieczny. Ale... Tak, dokładnie, nie? I wiemy, jak ona działała, nie? I, to i, i, jest, chynowania... i, 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 i jeśli... Pomyślimy o wizjach pola. Prawdopodobnie miała rację. Jeżeli Pol naprawdę zobaczył, że to jest ta jedna wąska droga hmm. pomiędzy, to znaczy, że we wszystkich innych wersjach to się kończyło dla niego śmiercią. Tak to stracił, czy pytanie, nie? brzmi, czy, pytanie brzmi tylko, czy ta śmierć ostatecznie nie byłaby lepsza dla wszystkich innych? Dokładnie, to, to będzie bardzo ważne pytanie, ale to już następny części. Ale, ale niechalaj... tak, ale ostatecznie miała rację i to jest, yy, to mu tak. zapewni bezpieczeństwo. Tylko, tak, tak. Czy ile, tylko, czy jego bezpieczeństwo jest warte. Całej śmierci, która nastąpi, nie? Tak, tak. I to to, to ale mnie kusi na następna część, nie, jak to będzie rozgrywane, ale tutaj jeszcze tylko do, dokończę, że to mi się podoba, że to było na takim właśnie poziomie emocjonalnym zakończone, nie? Że mamy tą wielki koncept, wielką wojnę, wielkie tutaj te podsumowania. Ale skupiamy się na czymś. Ale mamy tak, mamy tą yy, dziewczynę. Która po prostu jest zawiedziona tym, co się wydarzyło, nie? Z swoim partnerem, w którym tak. widziała człowieka i idzie, wiesz, powoli, jest ten czerw, robi to, co on wcześniej, nie? Tak, też tylko to komuś tak zrobić. Tak, tak. W ogóle ja też, wiesz, co słyszałem, już jakieś głosy, jak czytałem sobie opinie, ja szukałem tych negatywnych też, nie? żeby zobaczyć, jakie, jakie są zarzuty. I że na przykład, że są te tokenowe bohaterki, nie? Że, że Czajnie jest tokenowa bohaterka, ja sobie myślę. Chani? W jaki sposób? Jessica? Te, te postacie są tak. W, w, w bysty sposób rozwijane, szczególnie w odniesieniu do pierwowzoru. Okej, okay, okay, no księżniczka jest tokenowa, ale to samo mogę powiedzieć o imperatorze. Ale no tak, ale wiesz, ona była w takim uwarunkowaniu, nie wiem, czy tutaj Il Ilurana nie mogła w tym momencie, nie wiem, działać. nie, nie ma miejsca, ale to tak dokładny. samo imperator możesz powiedzieć. No też był stary, zmęczony tak. chłopem, tam nie ma nic więcej, ale tak, to, tak, 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 No, tak. no ale, ale wiesz, no, ca cały ten dom tych, e, jak, jak oni się, tych Korinów, nie? Kokorino, tak, do Corino to był, nie? Oni w taki sposób działali, nie? Oni tam siedzieli, jestem tutaj imperatorem, nie? Dzieje się coś. No, a tutaj mamy te postacie, które są przepełnione emocjami. I Chani była najbardziej emocjonalną postacią w tym. Ja też w ogóle też widziałem te zarzuty niektóre do Zendai, że ona jest, że ona tam krzyczy, ale gra tak jak zawsze, nie? Że próbuje tutaj, wiesz, tupnąć nogą. Był What the fuck? Jest... To jest postać, ja... która jest żywą emocją i to jest szczere z jej. Ja w ogóle chcę powiedzieć, że ten film zebrał według mnie trifekta najlepszych młodych, tych młodych, czyli tych dwudziestoparoletnich aktorek naszego pokolenia. Bo masz naraz Zendaya, Florence Pugh i Annie Taylor Joy w jednym filmie. No i, i Więc, tak, to tak, jest aktorek, trifecta, tak, tak, to tak, tak. A ogólnie o aktorów to jeszcze no wiadomo, że Timothy, nie? Tutaj tak pozbieraj. Tak. No i kurczę. Austin a, a, a Butler? też nie jest. Nie on, nie, nie, on już jest po 30. Po tak. 30, tak, dobrze. Tak, on jest po 30. Ale wygląda włodo, nie? Tak. <laughs> Szczególnie tak. jak Kufa nie, Taki bardzo, bardzo jak pół pani Mowlaka, nie? Trochę <laughs> no. tak. No, ale... no? No, no, jeszcze dodam, że muzyka z e, Cimera Powrócił mi Cimer tym, że te jego uderzenia. Działają. I nie były irytujące. Jak ja miałem z niektórymi ścieżkami dźwiękowymi w kilkunastu ostatnich latach Hansa ja że nie, nie był już aż takim uderzeniem, że to jest Hans Zimmer. Tutaj pasowało to idealnie. Jak była scena jazdy na czerwiu, ja się czułem tak, tak dobrze. Tak, to, bo, bo, e... bo właśnie wtedy czułem, że to uderzenie nie jest pretensjonalne, a jest takie Trochę fakie, yeah, no. Tak, że dzieje się coś wielkiego, nie, ja tak miałem tak, i od razu mi się przypomniało e, i tutaj o to będzie porównanie, które może zaskoczyć. Zack Snyder, człowiek ze stali, film jaki był, taki był, ale pierwsza scena lotu Supermana. Bardzo Wiesz, lubię. Wiesz, kocham to, to scenę, ja sobie lubię przypominać na YouTubie, bo ona jest fantastycznie nakręcona, przecież też przez wizualnego reżysera, który potrafi w rzeczy wizualne, tak, nie. To, to, to. Tak samo miałem z tym czerwiem, nie, całe przygotowanie, powolny chód, oczekiwanie, o, najlepszy dźwięk jakby tego filmu. nawet drobne dum korekty na zasadzie, że okej, okay, wszedłeś za wysoko otaczając, niżej on tak, tak myśli. Tak. I on wiesz, ale jeszcze uderzeniem ziemię i ten tak. rozchodzący się dźwięk inaczej. Ja w ogóle uwielbiam te dum-dumy, dum Jak one dum -dum. się pojawiają. Piękno, piękny, piękny, piękny no, film. Jestem piękny film. pod wrażeniem piękny film. i cieszę się, że tak wygląda i że Denis Villeneuve znowu jest w moim sercu. No też, ja, ja dokładnie, tak. tak samo. Ja, ja, ja na chwilę, to rozstaliśmy się na chwilę, ale, tak, ale już tak. do siebie wróciliśmy. Tak, widzimy się przy trójce. Ale, ale, Denis, trójka i później coś innego, ja już bo <laughs> wiem, że są głosy, że ja już nie, nie, naprawdę, ja, ja tak go polubiłem po tej części znowu, Villeneuve, Wilenewa, tak. że chcę zobaczyć coś nowego, jakiś niezwiązanego może nawet z science fiction, nie? Bo dużo science fiction było od niego w ostatnich latach. No, mógłby zrobić coś innego. Tak. No dobrze, to dajcie znać, jak Wam druga część Dune y podeszła i jak się zapatrujecie ewentualnie na co, co dalej, zarówno z Dune'ą, jak i z Panem Wilenewem. E, I jeżeli nas lubicie i chcecie nam pomóc, to możecie na przykład zasubskrybować. Możecie na przykład e, polajkować. Mamy również Patronite, dzięki któremu to, co teraz nagraliśmy, będziecie mogli zobaczyć również w wersji. Posłuchać, nie zobaczyć w wersji podcastowej. E, więc bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim osobom wspierającym. A w szczególności chcemy podziękować naszym patronom Prime, e, czyli, tak, mamy Macieja Wąsiatycza. Adama Augustyniaka, Jacka Kukle, Marka Kryskę, Patryka Komisarka, Dawida Pyśka, Agata Jończak, jest z nami też tutaj Maciej Redzikowski, jest Aleksander Jurek, ale weź jest dużo, to jest fantastyczne. Jest Michał Sęger, aneta Pietrołaj Solińska. Jeśli coś pomylę, to bardzo przepraszam, bo nie założyłem, nie założyłem okularów. Jest Umberto Bekon, na którego kanał zapraszam, jest Oliwia Niżnik, jest Sylwia Czepizur, jest Oldman Gary Oldman jest Joanna Dębska i jeszcze mamy Łukaszów dwóch, który, tutaj mamy Łukasza Stąporka i Łukasza Jalczewskiego, mamy mojego imienia Radka Sawickiego, mamy Beatę Załogę, Mikołaja Zimińskiego, Oskara, nie naszego tylko Jakiełę, Jakuba Jamroza i Przemka Chojnackiego. Dziękujemy o, bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie. E, tak jak mówiłem, dzięki temu kanał się naprawdę rozwinął. Możecie zajrzeć na nasz Patronite a jeżeli nie, nie możecie z jakiegoś powodu nas wspierać, tak jak mówię, w dużej mierze dzięki osobom wspierającym ten i wszystkie inne nasze materiały są dostępne, chociażby na Spotify. Tak. Może jak już ten materiał oglądacie, to podbiliśmy do naszego finałowego e, celu. Zobaczymy. No to, to jest niesamowite. Dziękujemy jeszcze raz. Jeszcze raz dziękujemy. I pamiętajcie też, że mamy Discord. Jeżeli chcecie tam wpaść, pogadać na przykład spoilerowo o Junie, na pewno będą tam chętni do pogadania, ale też na masę innych popkulturowych i nie tylko tematów, link jest również do naszego Discorda w opisie. Jeszcze, zadawajcie tam... też pytania, może zrobimy coś jeszcze o Junie, jak będzie zapotrzebowanie, bo ja tam jeszcze czuję wewnętrznie, że może coś Na się... tym etapie, kiedy nagrywamy na naszym Discordzie, jest już ponad tysiąc osób, więc tak tylko zaznaczę. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Trzymajcie się.